Zespół Detuet z Dąbrowy Białostockiej, zwycięzcą pierwszego ogólnopolskiego młodzieżowego festiwalu muzyki chrześcijańskiej Mater Ecclesiae. Organizatorem przeglądu był parafialny oddział akcji katolickiej w Gołdapi. Chęć udziału zgłosiło 20 zespołów z całej Polski. Organizatorzy wybrali 7 najlepszych, które walczyły o nagrody główne. Drugie miejsce zajęła kapela Olecko-Suwalska Logarytmy, a trzecie Terezjańskie Apostolstwo Ufności z Suwałk. Arkadiusz Szulc, dyrektor artystyczny festiwalu, nie ukrywa, że poziom był dość wysoki. Zespoły są z całej Polski, są i z Białegostoku, są z Suwałk, z Gołdapi. Oceniamy, że poziom jest, jednych zespołów jest poziom wysoki, drugich jest trochę, wiadomo, niższy. Planujemy cyklicznie co roku taki festiwal urządzić. Organizacja festiwalu piosenki chrześcijańskiej Mater Ecclesiae to również forma podziękowania Matce Bożej, mówi ksiądz Marek Duba, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi, organizator festiwalu. Kiedyś tak rozmawialiśmy na temat zespołów grających przy parafiach muzykę chrześcijańską i tak zrodził się pomysł po prostu zaproszenia tych zespołów w jedno miejsce, żeby przeżyli taki dzień wspólnoty, zaprezentowali się, pokazali, że taką muzykę wykonują. No i tak powoli ta idea nabiera coraz większego rozmachu, aż do dziś dnia. Tytuł zresztą festiwalu Mater Ecclesiae, czyli Matka Kościoła, więc chcieliśmy jakoś uczcić w ten sposób Matkę Boga. Jak powiedzieli Radio 5, Katarzyna Olechno i Mieszko Czaplejewicz, zwycięzcy pierwszej edycji festiwalu, muzyka chrześcijańska to muzyka z przesłaniem. Kiedyś w Scholi graliśmy razem, ogólnie znamy się ze szkoły, ale tak jak przygotowaliśmy się 3 tygodnie. Po prostu ma przekaz, tak nie wiem, nie śpiewa się bez sensu, tylko śpiewa się do kogoś. W sensie, no wiadomo, do kogoś z góry. Jestem z takiej chrześcijańskiej rodziny i po prostu uwielbiam śpiewać dla Pana i chwalić Go. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie 3 godzina dnia z Warszawy. Początek koncertu o godzinie 20. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio 5.